Rafał stwierdził, że zrobi trochę bardziej pojebane podejście i na żywo zrobi wam analizę filmiku Wiolki po prostu. Więc przed wami Rafał Baczek! Król! Witam Akropol! Kurwa, witam cały amfiteatr. Covery dojebali, no dobra. Czy państwo słyszeli kiedyś, żeby zespół Red Hot Chili Peppers robił covery zespołu Lemon? No gdzie? No gdzie? Słuchajcie, całe środowisko wie, jak ktoś tam jest moim fanem, to wie, że ja jestem taki przeciwny kobietom na scenie. No, no, kobieta to w domku powinna, prawda? A nie, kurwa, do mikrofonu się ładują. Są dwie stand-uperki, aktualnie Wiolka i Kasia. Kasia gdzieś tam kacuje między wami. O ja pierdolę, najebała się, tutaj też dobrze. Słuchajcie, no, no gdzie, no, no, kobieta może robić inne ważne rzeczy, prawda? Bigos. Pranie, kurwanie, tam mikrofon, prawda? Słuchajcie, chciałem się przygotować do tego występu, co ja wypaliłem chyba milion papierosów przed tym filmem. Co opuściłem? Mówię, no, no ni chuja, nie da rady. Film Przesądy, Wiolki Walaszczyk, taki jest temat przewodni dzisiejszego filmu. Chciałem wpisać sobie, mówię, jakieś przesądy poczytam w internecie, wiki słownik, takie historie. Zaczynałem wpisywać prze i słuchajcie, zawsze Google podpowiada i podpowiedziało mi przesadzanie storczyka. I wydało mi się to w chuj ciekawsze. Wszedłem. Bo wiecie, jest taki przesąd, że ktoś ma tam dobrą nogę do kwiatów, ja mam wyjebaną nogę do kwiatów, prawda? Kopnę, kurwa, to zabije wszystko. Mam storczyka. Kiedyś ktoś mi powiedział, że trzeba go trzymać przy kuchence gazowej, bo on wtedy ma kartofle parują i on jest wtedy szczęśliwy, cieszy się. No ja, kurwa, cały czas schabowę nakurwiam. On wygląda po prostu jak taka kucharka z rewolucji przed Magdą Gessler. Ja pierdolę. Po prostu leży, kurwa, nie żyje. Przesadzanie storczyków, kurwa. Galeria wyjebana, bardzo mnie to wciągnęło. No i przesąd taki sobie pomyślałem, mógłby być taki przesąd. Nie przesadzaj storczyka i krzywdy mu nie zadawaj, stawiając go przy kuchence, kurwa. No coś takiego, zaczynajmy, nie? Słuchajcie, poczekaj, kurwa, ja będę mówił start i stop, to są dwie komendy w miarę proste, prawda? Dobra, słuchajcie, nie zasłaniam wam tutaj. Dobra, dobrze. Patrzcie, co się dzieje teraz. Ja będę mówił stop. Dawaj, start! No długo? Stop, kurwa! Ja pierdolę! To jest kobieta na scenie. W firance. Spodnie są ewidentnie za krótkie, więc robił... Zejdź! Bigos tam kręci. Nie, nie proszę ona, nie, to ja, to ja. Spokojnie będzie twoja kolej. Patrz. Buty, chuj wie, czy to łyżwy, czy to... Nie wiadomo, kurwa, co to jest. Za psiochę się trzyma ewidentnie, no. No start, start, idźmy dalej. Nie wierzę w pana. W ogóle ja uważam, że można mieć po prostu przerąbane. I tyle, ale mam kumpelę, słuchajcie, która na maksa wierzy w pecha. Stop! Na maksa, nie na minimum, dawaj. Nie, to ona za każdym razem, jak widzi czarnego kota, to zaczyna taki dziwny, okrężny taniec, nie? Kurwa mać. Zdecyduj się, czarny chuj, w którą stronę idziesz? Olka, daj spokój, to jest tylko kot. Nie, przez tego gnoja zaszłam w ciąży w gimnazjum. Stop! Po pierwsze, zobaczcie jak stanęła, łyżwa. Okrężny taniec dla Wioli jest w ten sposób, prawda? To jest okrężny. Mózg kobiety jest pojebany. Co tutaj jeszcze mogę dodać? A, no czarny kot. Szła z kumpelą, teraz już nie ma koleżanek, dziewczyny ruchają facetów, mają kumpele. Przez kota zaszła w ciążę w gimnazjum. Nie mówi się przez, tylko z kotem, bo zawsze wina leży po środku. Zresztą, co to było za gimnazjum, kurwa? Ja słyszałem o Słoneczku w Łodzi, ale żeby się z kotami ruchać, to... No dobra, idźmy dalej, bo to jest droga przez mękę, dawaj. W ogóle, słuchajcie, ludzie wierzą w różne zabobony, nie znając ich historii, gdzie połowa... Stop! Wiolka zna wszystkie historie zabobonów.
idźmy dalej. No temu przeterminowana. Słuchajcie, ponoć ma się 7 lat nieszczęścia, jak zbije się lustro. No co? Czemu? Bo lustro kosztowało kiedyś mnóstwo kasy. Zbiłeś jedno i przez 7 lat musiałeś zapierdzielać na następne. Naprawdę, i umówmy Stop. Się. Naprawdę. Idźmy dalej. Oni musieli sobie jakoś radzić w tamtych czasach bez lustra. Nie wiem, jeździć no na rzekę, się przeglądać, tam golić, czasać, malować. A do najbliższej 4 dni konno. Dojedziesz, tafla wody wzburzona, gówno nie przejrzysz się. Stop! Tam było jeszcze jakieś gówno nad tą rzeką. Nie wiem, czy wyłapaliście. Konno nad rzekę się przejrzeć jest gówno. Nie wiem, czy to jest człowiek przebrany za gówno, czy po prostu leżało. Dawaj. Stop! Myślicie, że... Patrzcie, Wiolka wygląda jak pani w pierdol trochę, nie? Słuchajcie, naprawdę, dobra. Firanka jest za długa ewidentnie, dawaj. Czemu oni wtedy tyle portretów malowali? Im szybciej się było kurwa nawzajem namalować, niż czekać, aż woda przecież ustąpi. Stop. Im szybciej było się nawzajem namalować, niż czekać, aż rzeka ustąpi. Zrób cover, kurwa, jak jesteś taki mocny. Idziemy dalej. No właśnie, słuchajcie, przerąbane, Mona Lisa. Leonardo, weź mnie namaluj, bo nie wiem, jak ta trwa ondulacja wyszła, wiesz? Zbiłem lustro jeszcze 5 lat, zostało mi zbieranie. Stop! Widzieliście, jaka jest sytuacja. Leonardo maluje Mona Lisę. Bo zrobiła trwałą modulację. Kurwa, to jest, pokazuje też pięknie, Wiolka pokazała charakter kobiety. Na lustro nie miała, ale kurwa na modulację znalazła, prawda? I teraz zobaczcie, że Mona Lisa jest... Słuchajcie, to tu jeszcze, ja się też do tego przyłożyłem. Leonardo, renesans, prawda? Lata życia, 1452, 1519. Powstanie zegarka naręcznego sprawdziłem, 1810. Bzdura, ona na rękę patrzy, kurwa, jak ją maluje, prawda? To raz. Czyli fantastyczny żart. Nie, że fantastyczny, że fajny, tylko fantazy. I Mona Lisa ma zegarek, który nie ma godzin, tylko ma lata. To zwróćmy uwagę. Go! Jasne, Mona, siadaj. Ale ty się uśmiechasz, czy o co ci chodzi? Stop! A wy się usłyszeliście, jak popracowała nad akcentem włoskim? Czy o co ci chodzi? Ale ty się uśmiechasz, czy o co ci chodzi? Dawa. Daj spokój, mam okres. Chodziłeś kiedyś z ligniną między nogami przez 7 dni, co za typ? Stop! Chodziłeś kiedyś tydzień z ligniną między nogami, co za typ? Mona Lisa wyjebała tak do Leonardo. Rzeźbiarz, poeta, malarz, kurwa, renesansowy, co za typ? Ja pierdolę, nie wiesz. Idźmy dalej. Mówmy się. Każda z nas miesiące jest Mona Lisą. I facet nie wie, czy się uśmiecha, czy chce mu przypierdolić. Patrzcie, co jest teraz. Stop! No kurwa stop! No nie zdzierżę, zobacz. No Oscar za całą kształt twórczości. Nie wie, czy się uśmiecha. No kurwa, zrób cover. No, da. Publiczność tam klapnęła, niech ma, prawda? Fenomen Mona Lisy. Fenomen Mona Lisy. Chcecie przestrzegać tych wszystkich przesądów w dzisiejszych czasach, to szczególnie z jednym mamy przerąbane. Z tym w pokoju niemalowanym. Puknij niemalowaną. Stop! No to jej wyszło. To jej nawet wyszło. Puknie niemalowany. Trudno by było. I słuchajcie, teraz jest kurwa zaraz koniec filmu. Ja zwariowałem puentą końcową. Kurwa jest grubo. Jakby to wam powiedzieć, że was na to przygotować trochę. Teraz Wiolka rozpracuje temat make-upów u kobiet i hasło, słuchajcie, na koniec. Dwa ostatnie słowa na filmie, nie? Ja zwariowałem. Poproszę cię, Kasperku. A niektóre cwaniary mają jeszcze permanentny. Klamka zapadła. I to jest niestety koniec, szanowni państwo. Gigantyczna puenta na koniec, prawda? Klamka zapadła. No do bigosu, kurwa. Słuchajcie. Powiedzeniem klamka zapadła, no moglibyśmy zakończyć każdy monolog na świecie, prawda? Każdy, to pasuje do wszystkiego. Zamiast amen by też pasowało, kurwa. Albo powiedzmy sobie o aktualności, w szufladę aktualności. Wychodzimy, prawda, na scenę. The winner is Donald Trump. I Donald wychodzi, nabzdyczony jak zwykle. Thank you, America. Klamka zapadła. Dzięki Palladium, do zobaczenia.